zaczynamy Red Bull Ruch Ride, tegoroczną edycję. Stoimy obecnie na końcu toru pro, czy toru zawodów FMB, a za mną, albo przede mną jest tor dla rookiesów. Dwie chłopy, których teraz nie widzicie, ale jeszcze później wam pokażę, będzie okazja. Mamy sporo tutaj krakowskich rookiesów, także będziemy trzymać kciuki i kibicować. A teraz was oprowadzę po naszej trasie, bo są jakieś zmiany względem tego toru, który tutaj był 2 lata temu. Sam koniec, mamy trzecią hopę na dole, bo w sumie to jest 7 w kolejności, nieistotne. Jest podobny jak w zeszłym roku, czyli duży step up, nie bardzo dużo przelotu, bezpieczna hopa, ale dająca możliwość przywalenia grubego jeszcze triczku na koniec przejazdu. A teraz zbliżam się do drugiej hopy, która jest, proszę państwa, gigantyczna. Teraz poprosimy panią operator, żeby nam stanęła przy wybiciu. Spójrzcie na to wybicie, 4 metry wysokości, to jest naprawdę prawdziwy sender. Ale chodźmy do hopy numer 1, która jest najdłuższą hopą tutaj. Lądowanie pierwszej hopy jeszcze wyższe niż lądowanie drugiej, bo nam dochodzi to przewyższenie tej tutaj platformy. Pójście na ten przelot, znaczy się w kadrze tutaj na szeroko nie mieści wybicie i lądowanie jest tu, nie wiem, 13 albo 15 metrów przelotu. W takich odległościach to już nie ma wielkiego znaczenia. Generalnie jest to największa hopa, jaką w swoim życiu latałem, jaką sflipowałem. I ogólnie się jej boję, no bo nie ma co ukrywać, że się nie boję, bo się po prostu boję. Tam mamy dropa, na którego sobie zaraz sobie wyjdziemy. Drop jest ogromny, ale już nie wydaje mi się tak wielki, jak był wcześniej. Wezmę kamerę od pani operator, bo się boi tutaj podejść. Jest ogromny, nie ma co ukrywać, do małych nie należy, ale ma szerokie, bezpieczne lądowanie, strome przede wszystkim. No i chyba po tej kalnicy już się go nie boję. Tutaj mamy tego regular boxa, jump boxa, zwał jak zwał, regulator prędkości, ale po prostu przeszkoda, żeby nam troszkę przed dropem przeszkadzała, żeby wiecie, nie można było się skupić i żeby za łatwo nie było. Tutaj z kolei pojawiła się banda, której brakowało bardzo 2 lata temu, ale żeby też nie było zbyt kolorowo, no to jest, powiedzmy, mocno techniczne, prawda? A tutaj mamy step upa takiego jak był w zeszłym, znaczy 2 lata temu przy poprzedniej edycji, ale jest większy, ma wyższe wybicie, pewnie większe przewyższenie, generalnie nie jest wcale małą hopą, a mimo to musimy na niego troszeczkę przyhamować po początku. Na poprzedniej edycji mieliśmy tutaj flat dropa, taką kostkę 2x2 rozgrzewkowo, brakowało na tego dropika wtedy prędkości, teraz mamy za to nadmiar, mamy step down, gdzie jest 2 metry przewyższenia, 4 czy 5 metrów na odległość. Piotrek Krajewski nam się tam na górze wychyla. Będzie testowany tor, czy nie? Mam nadzieję. Trzymamy kciuki za Piotrka, niech sobie przetestuje. Wczoraj w ogóle Piotrek miał imieniny, podobnie jak ja. Taka ciekawostka, urodziny też mamy tego samego dnia z Piotrkiem. Dobra, wracając do tematu. Trasa wygląda tak, jak wygląda, jest duża, może nie jest jakoś bardzo trudna, ale jest duża, trzeba do niej podchodzić naprawdę z szacunkiem, bo wszystko jest na sklejkę. Jeszcze wracając do tego step downa, to tak obiektywnie patrząc, to jest zdecydowanie jest to zmiana na plus, bo jest zapas prędkości, da się lepsze triczki robić i tak dalej. Ale tak subiektywnie mówiąc, czyli z mojego punktu widzenia, to ja wolałem tego dropka, gdzie brakowało prędkości i dla wielu zawodników był on za mały, trudno było tam zrobić triczek. A ja wiecie, że jeździłem troszkę na stricie, gdzieś tam dużo jeżdżę na parku, nie miałem problemu, żeby sobie z tego dropa robić triczki, więc tam ja miałem jakąś przewagę. Ale że patrzymy ogólnie na ten tor, na to wydarzenie, no to jest zmiana na plus. Ogólnie dzisiaj mamy piątek, czyli dzień, w którym są kwalifikacje. Teraz mamy poranną sesję treningową, o ile wiatry oczywiście pozwolą. Wczoraj był czwartek, cały dzień treningów i nie wykorzystałem dobrze wczorajszego dnia, bo coś polatałem, ale ogólnie nie czułem się za bardzo, nie czułem się tutaj dobrze, nie chciałem nic na siłę robić, więc planu nie zrealizowałem, nie zrobiłem bazy jakby na całym torze, więc mam dzisiaj wszystko do nadrobienia. Moi drodzy, już jesteśmy po briefingu porannej odprawie, ale spójrzcie, co ja ubieram. Pierwszy raz w życiu będę jeździł w takim czymś, ale no nie ma żartów. Żarty się skończyły i... No i co? No i na to koszuleczka i będzie dobrze. Jeszcze kabelek przyłapałem. Generalnie widzowie, dla was slopestyle są 2 przejazdy na transmisji live, a w rzeczywistości to jest wyczekiwanie tam, wyczekiwanie tu albo odpuszczenie treningu, bo cały czas wieje wiatr, ciągle w innych kierunkach. Teraz miałem prędkość spoko, ale przed chwilą przywaliłem tu klina prawie 2 kołami, także no tak to wygląda, czas ucieka i chyba trzeba będzie dół trenować jeżdżąc stąd, bo prościej jest grać wiatr w jednym kierunku niż zgrać, żeby i grał tu i grał tam, więc no lekko nie jest. Czemu, ile już tutaj stoisz? Za długo. Tak samo. Wow, wow.
góry na sam dół, ale co z tego, jak treningi jeszcze chwilę trwają, ale cały czas wieje wiatr, nikt już nie jeździ, bo się po prostu nie da. Bazy nie ma właściwie, nic nie ma, nie jest zrobione, ale zaraz rookiesy tam startują, bo tam wiatr nie rzutuje, więc zobaczymy, co tam Legia Kraków pokaże. Spójrzcie tutaj. Podzieli nas na trzy hity, jadę w pierwszym hicie, jadę jako pierwszy, Dawid jest jako ostatni w tym hicie, także o, Pilgrim gdzieś tam po drodze. No, generalnie tak to wygląda, treningi zakończone, później jeszcze będziemy mieli szybką rozgrzewkę przed kwalifikacjami, a teraz idziemy do Legii Kraków, wstać do rookiesów. Na moje szczęście tak się złożyło, że wszystkich legionistów wsadzili do jednego hitu, więc po kolei pojadą jeden za drugim. Mamy Kopika jako legionistę, którego też we wszystkich wierzę równo, żeby nie było, ale tutaj jest chyba największy potencjał na najwyższą logadę, także już zbijemy żółwi pod tej Kopiko na dobry przejazd. Tutaj stawiamy na skuteczność, tak? Tak. Tutaj stawiamy na co? Też na bar spina. Berci. Dobrze będzie, idę walczyć. Ale panie Podgórski. Stawiamy na dojazd do końca. I mamy kolejnego zawodnika, jest to Dominik Łazarczyk. Tak jest. Ja wiem. Ojciec wygra? Tak. Zobaczymy. Dzięki. Kolejny dobry raz. Duże brawa. Była prosta sprawa, byłem wczoraj w Warszawie. Kwalifikacje u rookiesów dobiegają końca. My już stamtąd uciekamy, bo pora coś zjeść i się przygotować do naszej rozgrzeweczki i naszych kwalifikacji. Wracając do naszych rookiesów, no to Legia Kraków całkiem dobrze zrobiła robotę. Hubercik tylko się wykoleił, reszta ok. Jutrzejsza pogoda stoi pod znakiem zapytania, więc zobaczymy, czy będzie finał, czy dzisiejsze kwalifikacje będą już no, finalnymi wynikami. Karolina, co robisz? Artek, jak nastawienia? No dobrze. Czemo, jak nastawienia? Super jest! No i zaraz przychodzi na to pora na oddanie przejazdu na nasze kwalifikacje, które tak jak mówiłem, mogą też się okazać finałami, bo nie wiadomo jak jutro będzie wyglądała pogoda. W każdym razie cały czas wieje, więc raczej już nie będzie treningowego przejazdu, tylko po prostu polecę od razu, ale pierwszy przejazd to będzie taki ultra safe run, przejadę sobie po prostu traskę, zobaczymy jak będzie później. Spójrzcie jaką mam fajną koszuleczkę, żeby ładnie na transmisji się prezentowała, proszę Państwa. No i nic, no wieje, idziemy, jedziemy i po robocie. Co tam się stało w Twoim przejeździe? Proszę Państwa, no stres, jeszcze raz stres, no i tyle. Może łyk mocy Hubertowi pomoże? Sprawdźmy. Co, teraz się czujesz na przejazd, tak. Nie? No to piję do dna. Lecimy na wywaczny Gidanie, udało się kleić. Patrzymy teraz co na spiczeku manual na hobie spiczek. Patrzymy na dropa. I na dropie po prostu przelot. I od razu wysoki obronny backflip. Także Paweł, trzymamy kciuki, lecisz dalej. Lecimy na wywaczny i frontflip. Kraków to najlepszy klub, kto nie wierzy, chuj mu w dziób. No muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo trójeczka z poszła, froncik na spontanie, tutaj brakło prędkości, bo bym przywalił tutaj jakiegoś dubleciora, nie, bo czemu nie? Pana Gubera tutaj mamy, jak się pan bawi? Dzień dobry. Co to za slow-mo frontflip do manu? Wcześniej coś przekręcił na pysk. Aha. Ja nie chciałem tak. Widziałem, właśnie, że tak mega delikatnie. Lepiej zjechać na tyłku niż na pysku, nie? No, więc tak było. Fronta wolno wyszedłem, z czego jestem dumny po prostu. No brakło potem prędkości, ale do końca dojechałem, także fajnie jest. Finału raczej nie będzie, no bo nie będzie. Ale jak był trzeci przejazd, to bym już wiedział co robić.
Sztosik. To teraz już tutaj w chłodnym pomieszczeniu sobie możemy resztę przejazdów na spokojnie oglądać na ekranie. I pora się rozebrać na dzisiaj. Koniec jazdy. Finału raczej z tym nie będzie, a szkoda, bo ujrzałem potencjał, bo jakiś przejazd się zaczął układać, ale ja jestem zadowolony. Cały w jednym kawałku, obydwa przejazdy dojechane. The next day. Startowała dzisiejsze finały, co oznacza nic innego jak to, że dzisiaj już mam przerwę. Odpoczywam sobie, nic innego mi nie pozostaje, jak trzymać kciuki za chłopaków. Puk, puk. Zaraz jadą rukisy, proszę państwa, bo pogoda jest taka, jaka jest. Później jak pogoda będzie pewniejsza, to... Pogoda jest super. Pewnie, patrz. Ja ani jednej chmurki nad Katowicami. Trzymam kciuki za pogodę. 12 osób, iluś tam legionistów wśród tej 12 jest, także trzymamy kciuki. Pierwszy pojedzie nasz ulubiony Płonkers, a później co się będzie działo tutaj się okaże. Ma być okno pogodowe, wszystko przykryte, odkryją, będzie fajnie. Płonka właśnie tam pojechał, widziałem fronta. I na drugiej naskujemy. Bezpiec na drugiej skoczni, czyli pojechał tak jak pojechał wcześniej, gdzieś tam bezpiecznie, później niech puści łapy i będzie wszystko dobrze. I co? I idziemy, bo szkoda czasu. Ty zabierz swoje, ty też zabierz swoje. Swoje, siemano. Dzień dobry. Jak ten poziom rupsów? Spokojnie, super. Kopy trudne, a poziom dobry. Adam Opole, on jeździł na rowerze prawdopodobnie jak wy jeszcze nie istnieliście. Dawidek, popalnie! Na drugiej brakło, ale na pierwszej grubo! A wydajcie znaka, czy slop duro istnieje! Jedziemy! Chyba stabilnie, elegancko. Komaro, pewnie o złoto! Nie. Tak się robi, Tarnowski Górę. Legenda. Młody, fajne triczki. Prawdziwy ruch. Ale drugi na wodzie, pierwszej skoczni. Za błąkę te łapki próbował puścić. Będzie się dwa bary, czy nie? Musi być. Ale teraz tu zawodnikom, ale nic nie szkodzi. I mamy backflip double bar spin. I backflip kakal. Pojechał, proszę państwa, jakimś cudem to wszystko pojechał. W końca wierzyłem. Ja też. Zaprek. Czyściutko pojechane. Mamy dobrze wpisać? Nie umiemy, to tam piko, 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 piko. Flip, dwa bary. Czyszy flip. Wziął mocno, mocno do pieca. Zaraz na ekranie wam pokażę, bo nie nagrałem, bo mnie znowu zagadali. Red Bull, Roof Rider, Rookies, ten poziom trików. Dogadamy się. Mega gratulacje, się nie spodziewałem. Nikt się nie spodziewał. Dzięki bardzo. Proszę bardzo. Dobra, uciekamy do naszej strefy, ale bardzo dobrze, że jesteście, bardzo fajnie, że jesteście, bardzo fajnie, że oglądajcie i oglądajcie dalej. Spójrzcie na to. Które miejsce? Nieważne, które miejsce. Ważne, że jest. Ostanek. Lecisz z tym, a nie. Nie udawaj, że nigdy nie otwierały. Kurwa. O, fioletowy. No. Co będziecie robić na finałach? Ciekawe, na których finałach. Nagrywać będziemy i trzymać kciuki za polską reprezentację. Zobaczmy, pokażę wam, jak operatora się dorobi. Kto lepiej zapłacił, ja czy Dawid? Kurde, to może ty. Przechodzimy, transfer. Ale tani nie był, oj tani nie był, także oglądajcie, bo się musi zwrócić. Ogień na tłok. Powodzonka. Rów zbity, a wiecie co znaczy? Że zaczynają treningi finaliści Rów Ride, czyli pogoda daje radę i za godzinę, czyli u was pewnie za jakieś 15 sekund zaczynamy finały. Tak mnie widzowie zmęczyliście tymi zdjęciami i podpisami, że musicie posilić przed finałem. Miał padać deszcz, a spójrzcie co tutaj się dzieje. Wyszło słońce, nawet nie wieje. Co jedzie? Jedzie teraz Dawid. Jak Dawid G, czyli król wszystkich królów. Na prędkość, dawaj Dawid! Ser z no-handem na pierwszej i leży, a w treningach to robił idealnie. Teraz ciśnie szaman, zobaczymy jak mu pójdzie. One spin. I Szyszek z backspinem ma dobrą prędkość, Szymek! Jest! Backspin bez dupy, bez dupy, w dobre extension! Ale brawo!
ruszyć Łybek do ćwiercik za pana ostatniej. Wywalczył to, bo na pierwszej było ciężko. Jędrzej, kto jedzie? Jedzie Dawid Godziek. Kto jedzie? Kto jedzie, wygra. Benjamin z Marspinem jest teraz prędkość, oby jej wystarczyło. Pięknie! Ule w boksie! 3-6, dalej do nas pisyło! Co się teraz dzieje? No i pięknie, jeszcze tam mógł Bara po tym trzyślipie dorzucić, a generalnie dwa flipy z kanem to mój triczek, nie wiem czy wiecie. Trochę tam tej prędkości brakuje, ale jednak jest backflip Barsmith do tej Lujpa. Oj, nagle trzyś bardzo down whipa sklejony! To był pan Skjold jak coś. David, mamy to? Mam nadzieję, że mamy to. Jak na razie pierwsze miejsce i mam nadzieję, że tak pozostanie. Atkinson, który właśnie sobie utruje 4 bary ze step downa. Tutaj masz na ekranie cash na step upie, zaraz się pojawi tuż za mną na dropie. Generalnie to jest końcówka, ostatni przejazd drugiej serii. Zobaczymy, co będzie tutaj. Dorzuca korbę. 360 damy warstwy, co nam się jeszcze wydarzy. Dwa tej liby na pierwszej kobiet, czyli w sumie bez szału. Wcześniej zagrażał szamankowi, teraz zdecydowanie nie. Tak, to na tą chwilę szamanek pierwszy, szaman czwarty. Generalnie teraz zaraz będzie trzeci przejazd, gdzie się trochę zmienia sprawa, bo się zmienia kolejność i jadą teraz wszyscy w tej kolejności, w których są na tą chwilę, czyli po dwóch przejazdach, więc dla szamanka dobrze, bo będzie siedział do samego końca i będzie wiedział, czy go ktoś objechał, czy nie. Daj lajka. Jest super. To już jest przejazd tak zwany Glory Run. Przejazd dla publiczności, przejazd dla fanów. Się wydarzyło! Dawid już wygrał te zawody, wiedział, że wygrał, już jechał przez dla publiczności, właśnie przesadził cash rolla z flat dropa, co? Łyk energii na koniec, bo energia mi się dzisiaj jeszcze bardzo przyda, bo przed nami after party, co najważniejsze na koniec, czyli podsumowanie eventu. Czy mi się podobało? Bardzo mi się podobało. Czy Oskarowi się podobało? Jeszcze jak! Jeszcze jak! Krzyczy Oskar z głębi samochodu. Czy jestem zadowolony? Tak, jestem zadowolony, oddałem 2 bezpieczne przejazdy, dojechałem do końca, 0 podpórek przez cały event, więc jest ok. Wiatry też nie pomagały, właściwie bym powiedział, że to wiatr tutaj rozdawał karty, ale na wiatr też wszystkiego nie zganiam, dlatego że w czwartek rano były najlepsze warunki, a ja wtedy odpuściłem jazdę, no ale się po prostu nie czułem, więc też nie żałuję tej decyzji, więc zebrane doświadczenie zabieram ze sobą i widzimy się na jakimś kolejnym evencie.